na podcaście Zakwasowni, gdzie w tym galopującym świecie zatrzymujemy się na chwilę. Zatrzymujemy się, aby porozmawiać z inspirującymi ludźmi z naszego środowiska. Dziś w rozmowie przy Zakwasie z Buraków witam Klaudię. I od razu myślę, kobieta rakieta. Kobieta, która tworzy własny, biodynamiczny, probiotyczny ogród, sadzi i spożywa to, co sobie sama wyhodowała. I co ciekawe, nie ogranicza się tylko do żywności, ale i przygotowuje swoje własne mydła czy kosmetyki. Napisała książkę, pracuje na pełen etat, prowadzi inspirującego bloga My Way of Gardening na Instagramie, gdzie pokazuje kulisy swojej pracy na roli. Klaudio, witaj! Zjedz tą żabę. Ja powiem, zjedz tą żabę. Okej. 15 lat temu, czyli to był 2005 rok, mało kto myślał o ekologicznym czy organicznym stylu życia. Pamiętam, że to był okres popularyzacji diety Dukana, sztucznych produktów z oznaczeniem fit i złote czasy solarium, gdzie opalenizna na mahoń była hitem. A tu nagle ty, drobna kobietka, zabierasz się za pracę w ziemi i prozdrowotne ogrodnictwo. O co chodzi? Bo to, co wymieniłaś, to zupełnie nie moje klimaty. Solarium i te, powiedzmy, diety pudełkowe, to zupełnie nie mój kierunek. Odnalazłam powołanie do pracy z ziemią, zupełnie przez przypadek, pomagając starszemu człowiekowi tuż za płotem mojego domu. I no to nie wiązało się z ciężką pracą fizyczną wtedy dla mnie, tylko z pomocą innej osobie potrzebującej. No i tak to się zaczęło. Połknęłam bakcyla i czerpałam owoce jego pracy, bo on się z nami tym dzielił. No i to był początek, a później zaczęłam się rozwijać, zaczęłam cieszyć się tym dobrem. Rosły owoce tych zasianych przez tego ogrodnika ziaren. Jak twój dzień wygląda? Czy teraz na roli czym się zajmujesz? Bo wtedy to były pewnie pojedyncze warzywa, owoce, a dzisiaj tego już jest więcej i więcej. Jak obserwuję twoje social media, to zastanawiam się, czego ty nie uprawiasz. Głównie to, co sami lubimy jeść. I zawsze tak jak ktoś mnie pyta, to mówię, uprawiaj to, co sam lubisz jeść. Albo zacznij od najprostszych rzeczy, jeśli zaczynasz i nie masz o tym pojęcia. Zacznij od najprostszych rzeczy a potem to będzie się powoli rozwijało. To jest bardzo inspirujące, kiedy mogę u Ciebie przeczytać, że jem to, co sobie sama wyhodowałam. Taki masz nawet hashtag. Tak. W ilu procentach jesz to, co sama wyhodowałaś? Nie zastanawiałam się nigdy nad tym, ale no powiedziałabym, że może 60 na 40, 50 na 50, dlatego że no zboża jednak kupujemy, ale był taki czas w moim życiu, kiedy uprawiałam też kaszę gryczaną na polu. Okay. I mam ją do tej pory w swoich szafkach kuchennych, także można w dużym procencie, nawet z małej działki 300 metrów kwadratowej, takiej działki rot miejskiej, mieć naprawdę dużo plonów, które można spożywać na bieżąco albo pozamykać w słoiki i cieszyć się tym własnym plonem długo. No to nie dość, że żywność, warzywa, owoce, to też zioła, o które chcę się Cię zapytać, bo nie dość, że jesz to, co sobie wyhodowałaś, to też nakładasz na twarz, na ciało, czy nawet płuczesz usta. Tak, no to wiesz, bo to tworzy się cały taki styl życia wokół tego i kiedy ja swoją historię opisuję w mojej książce, jak to się wszystko zaczęło, jakie są też moje wewnętrzny, mój taki imperatyw do tego działania, bo chodzi o zdrowie, jakby to zdrowie i u was ta historia też tak się podobnie potoczyła od braku zdrowia Magdy, czy może braku, może takiego zachwiania tego zdrowia, tej równowagi w organizmie. I ja również mam taką podobną sytuację, bo
miałam dwie takie przewlekłe choroby, które skutecznie ograniczały mi jakość życia i radość z życia. Codziennie musiałam brać tabletki i byłam taką słabą osobą, taką wątłą, szybko chorującą. I poszukiwałam tego zdrowia i w końcu zrozumiałam, że to zdrowie jest w naszych rękach. Że to każdy z nas, to nie można zdrowia człowieka odnajdywać w przychodni czy pokładać w lekarzach. To zdrowie jest w każdym z nas, naprawdę. I właśnie te warzywa i te zioła, o których mówisz, i ten styl życia, to jest jakby moja troska o zdrowie moich bliskich, wcześniej o dzieci, które były małe. To po prostu byłam w stanie góry przenosić, żeby jakby dać im najlepszy według mnie posiłek, który będzie wzmacniał ich odporność, który będzie powodował, że będą zdrowi. Potem w ten sposób jakby zaczęłam traktować siebie, bo matka najpierw zwykle dba o własne dzieci małe i stara się jakby im dać to, co najlepsze. Potem, gdy to zdrowie utraciłam, to i odczułam poprzez post, że można realnie pożywieniem wpływać na swoje zdrowie, naprawdę. To tak zmieniło moje życie, że po prostu myślę, że już mnie nic w tym nie zatrzyma. I te zioła to jest, te kosmetyki, które używam, jestem w stanie zrobić dla siebie i swojej rodziny mydło latem z maceratów olejowych, z ziół, które rosną w moim ogrodzie, które notabene, których funkcja jest chronić mój plon, bo w uprawie współrzędnej niektóre zioła dobrze oddziałują na plon, na warzywa i owoce, które uprawiamy, one je chronią. Chronią poprzez olejki eteryczne, poprzez substancje lotne, poprzez wydzieliny korzeniowe, więc to są lekarstwa dla tych roślin, również dla gleby. Poprzez korzenie one wytwarzają mnóstwo substancji czynnych, które mają dobry wpływ na glebę. No i one są również lekarstwem dla człowieka, więc to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy też się przejść na łąkę czy do lasu, gdzieś z dala może od ruchu kołowego samochodów, pozbierać trochę, nastawić macerat olejowy i spróbować wykonać jakiś kosmetyk we własnej kuchni przy użyciu garnków, łyżek, które masz i miksera, który używasz do celów spożywczych. To jest bardzo proste naprawdę, a wiedza o tym jest na wyciągnięcie ręki w internecie, jest mnóstwo przepisów. Macerat? Macerat olejowy, tak. Możesz mi przybliżyć ten temat? Tak, to jest prosta sprawa, po prostu macerujemy, czyli wrzucamy do oleju zioła, następuje maceracja, czyli wszystkie substancje czynne z ziół przenikają do oleju, potem to przecedzamy, no i możemy używać do wykonać mydło, maści, kremy. Ja tu właśnie mam od ciebie mydło. Żałuję, że przez tutaj podcast nikt nie może powąchać, jak pięknie pachnie. Co tutaj w nim jest? To jest macerat olejowy z tymiankiem, czyli umieściłam ziele tymianku w oliwie z oliwek, bo to jest mydło na bazie oliwy z oliwek, a później przy zmydlaniu dodałam kilka kropel oleju tymiankowego, no i to poleżaczkowało jest. Trochę i jest. Okej, okay. Tutaj też mam olejek eteryczny. Mogę go tak naprawdę dodawać nawet do płukania, tak jak mówiłaś, płukania ust z rana. Ja osobiście lubię dodawać goździki, szałwie. Tutaj moja mama mnie trochę tym zaraziła, tą pasją. Fajnie, okej. Okay. Przechodząc tutaj tak automatycznie, bo powiedziałaś o tym, że w swojej książce piszesz o tym. Chciałabym zapytać się o ten probiotyczny ogród, tytuł książki, która zostaje teraz wydana. W przeciągu kilku miesięcy pojawi się w sprzedaży. Tak, tak. Ta książka powstała trochę dzięki moim obserwatorom na Instagramie, którzy o to pytali w komentarzach i gdy moja córka Aleksandra zobaczyła te komentarze, wiesz, to chwyciła mnie tak mocno za to słowo i powiedziała: mamo, musisz pisać książkę.
chociaż ja nie sądziłam, że mogłabym to w ogóle zrobić. I w natłoku tych obowiązków, pracy i że w ogóle mam co, z czym się podzielić. Ale no jakoś tak po prostu jako mama chcę być wzorem dla swoich dzieci. No i już głupio mi było przed moją dorosłą córką jakby wycofać się z takiego wyzwania. No więc je podjęłam. Zimą napisałam, co wiedziałam. Tak to się zaczęło. Właśnie się śmieję, że ten pierwszy mój szkic tego był taki, że napisałam, co wiedziałam. Dopiero później zaczęłam to porządkować, zaczęłam to transformować. I na swojej drodze przy tworzeniu tej książki spotkałam ludzi również, którzy mi pomogli. Mam też takiego mentora, który mnie inspiruje, któremu dziękuję w tej książce. No i tak to się potoczyło. A czym jest ten biodynamiczny, probiotyczny ogród? Bo biodynamika nie jest tobie obca. Tak. Nas dopiero zaczyna fascynować. Nie ukrywam, że tutaj Mikołaj, właściciel zakwasowni, mój ojczym, no powoli zgłębia te tajniki. Ale jakbyś mogła mi opisać w kilku zdaniach, o co chodzi z tą biodynamiką? I o co chodzi z tym probiotycznym ogrodem? Dwa pytania w jednym. Dobrze. Wiesz, ogród biodynamiczny to jest szacunek dla natury. Niektórzy mówią, że to jest czary-mary, jakaś magia. Może jest coś w tym z magii, a może po prostu nauka jeszcze tego nie tłumaczy, choć wiele rzeczy już zostało zbadanych. Wszystko zaczyna się, właściwie ogród biodynamiczny to uznanie faktu, że wszystko jest w cyklu i wszystko pochodzi z natury i krąży w cyklu, jest związane. Czyli że człowiek nie jest odseparowany od natury. Są pewne zasady rolnictwa biodynamicznego. Jest kilka takich gospodarstw, jak nie dwa tylko w Polsce, które mają certyfikat Demeter. Certyfikat Demeter, tak jak zielony liść z gwiazdkami w Unii Europejskiej jest certyfikatem rolnictwa ekologicznego, to Demeter jest certyfikatem rolnictwa biodynamicznego. Wszystko zaczęło się od wykładu Rudolfa Steinera, Austriaka, który jest antropofilozofem, jakby można powiedzieć niezwiązany z naukami rolniczymi. Jednak on miał taką pewną wizję, intuicję, przeczucie, wygłosił wykład, od którego wszystko się zaczęło. I przed wojną w Polsce było bardzo dużo, ten wykład był pod Wrocławiem, w Polsce się odbył, było bardzo dużo ludzi, którzy zafascynowani tym, co on przekazał, uprawiali w taki sposób. I polega to na tym, że on jakby zalecił kilka preparatów, które wspomagają uprawy. Wszystko opiera się też na kalendarzu biodynamicznym, no, dostępnym w internecie czy w wersji drukowanej. I każdy ogrodnik, nawet jeśli nie ma świadomości upraw czy chęci podążania w tym kierunku, może trochę zaglądać od czasu do czasu, kiedy są odpowiednie fazy księżyca, aby wysiać nasiona, aby zebrać rośliny korzeniowe, aby je nawozić, podlewać i tak dalej. Jest to piękna filozofia i uznająca, że całe dobro znajduje się w glebie, ten plon, który pochodzi z gleby, że całą uwagę, ja też tak o tym piszę w książce, że całą uwagę powinniśmy poświęcić glebie, że powinniśmy ją karmić, właściwie ją karmić, stymulować i utrzymywać mikrobiologiczne życie w glebie, a dzięki temu rośliny będą silne i zdrowe i nie będą potrzebne inne środki ochrony, chemiczne środki ochrony. To jest tak jak z człowiekiem. Kiedy człowiek ma silną florę jelitową, silny organizm, to nawet jeśli wokoło szaleją wirusy, to on jest odporny na to, tak? I tak samo jest z roślinami. Że jeśli rośliny są zakorzenione w miejscu, w którym rosną i które jest, ma pożyteczne życie mikrobiologiczne, to one będą silne i zdrowe. I nawet jeśli, i ja podam ci przykład z mojego warzywnika. W tym roku
Chodzi o porażenie mszycami, czy atak mszycy na roślinach uprawnych. Bób jest taką rośliną, którą właśnie już roślin wcześniej atakują mszyce. I w moim warzywniku rósł cały długi zagon bobu, a tylko kilka roślin było zaatakowanych przez mszyce. I ja to tłumaczyłam sobie tak, że właśnie to są te słabsze okazy, kilka słabszych sztuk po prostu i one były podatne na ten atak, a inne obok nie. Więc no, to jest piękna filozofia i ogród biodynamiczny. Ja w tej swojej książce łączę metody biodynamiczne z permakulturą, z ekologią i z jakby całą wiedzą, którą mają, która pochodzi od naszych minionych pokoleń rolników. To jest bardzo dla mnie też cenne i bardzo szanuję. Powrót do korzeni. Tak, powrót do korzeni. Wiesz, kiedyś, gdzie tam kogo było stać, czy jeździć po jakieś sztuczne nawozy. Ludzie mieli gospodarstwa takie samowystarczalne, czyli produkowali nawóz we własnym gospodarstwie, go używali, tym nawozili ziemię, swoje pola. Myślę o oborniku, więc Wiemy jak, tylko trochę w tym pędzie tego świata poszliśmy jakby tak za daleko. Chcemy korzystać, wydaje nam się, że technologie, nowoczesne technologie są wspaniałe. Tymczasem my naprawdę mamy olbrzymie dziedzictwo w naszej kulturze takiej rolniczej, wiedzy tego, jak uprawiać i takiego zamkniętego cyklu właśnie obiegu materii organicznej w jednym gospodarstwie. No właśnie, czyli rozumiem, że to jest nawiązanie do domowego nawozu bokashi, który robisz namiętnie. Tak, uwielbiam. Powiedz to. Powiedz mi, o co chodzi z tym nawozem? Czy ja mogłabym sama go zrobić i jak go wykorzystujesz w swoim ogrodzie? Oj, mogłabyś, to jest mój konik. Rozumiem, dziękuję ci za to. Nie ma żadnej chemii. Tak, wiesz co, to jest w ogóle wspaniałe i ja w ogóle uważam, że my powinniśmy to robić globalnie, że każdy powinien mieć pod zlewem taką paczuszkę otrębów i nawet jeśli nie ma własnego gospodarstwa, to przesypuje swoje odpady w domu i wyrzuca je potem do pojemnika dużego, takiego masowego, pod blokiem i to idzie do naszej, na nasze miejskie wysypisko, bo... Dlaczego? Wiesz, hamujemy proces gnilny, czyli taki niesprzyjający życiu, a uruchamiamy proces fermentacji. Dzięki temu zmniejszamy ilość much, na przykład brzydkich zapachów i tak dalej. I te nasze odpadki, bioodpadki, zaczynają fermentować. Z tych odpadków odbierana jest woda, która jest związana w komórkach roślin. Ta woda, ten odciek, to mówi się, że jest to bokashi tea, jest nawozem, może być używany w rozcieńczeniu 1 do 100 do podlewania roślin, trawników, jeśli nie uprawowych roślin, to nawet ogrodu ozdobnego, czyli krzewów, trawników, drzew i tak dalej. A to, ta część gęsta zostaje zamknięta bez dostępu tlenu i fermentuje. Po 2 tygodniach zakopujemy to w glebie, a po kilku tygodniach w cieple, w temperaturze dodatniej otrzymujemy humus, najbardziej urodzajną warstwę gleby, która karmi rośliny. I oprócz tego, że jest to humus i przerobiona materia, to tam jeszcze jest pożyteczne, mikrobiologiczne życie. Tam są bakterie kwasu mlekowego i to jest szczepionka probiotyczna, dlatego ogród probiotyczny, bo tam są probiotyki w glebie gotowe do użycia przez nasze rośliny, przez plony, przez marchewki, buraki, kapusty i tak dalej. I naprawdę trzeba tego doświadczyć, trzeba to poczuć, zakopać, coś na tym uprawiać i porównać ze swoimi doświadczeniami. No i wtedy wszystko już się wie, że to jest bardzo wartościowy produkt.
Właśnie widziałam na Twoich filmach, gdzie przekopujesz ziemię, że po wykorzystaniu tego bokashi pojawia się glina w ziemi. Czyli ona tak naprawdę rozpoczyna się proces mineralizacji fundamentów pod roślinę. Tak, pojawia się humus. Glina to jest jakby taka gleba rodzima, która tam jest. Pojawia się humus, czyli taka czarna ziemia w różnych fazach rozkładu. Humus jest taką czarną ziemią. No właśnie, bo tutaj teraz tak, jak rozmawiałyśmy jeszcze przez telefon, powiedziałaś, że to jest piękne, że podczas tak naprawdę zbierania plonów ziemia i tak przechodzi regenerację. Tak. Czyli ty oprócz tego, że zdobywasz od niej warzywa, owoce, no całe tak naprawdę ogromne ilości wartości odżywczych, to dodatkowo wspierasz ziemię. Tak, tak, bo każdy, kto uprawia i dlatego stosuje się nawozy syntetyczne, bo każdy, kto uprawia, wie, że wraz z plonem wynosimy podstawowe pierwiastki z gleby. I gdybyśmy niczym gleby nie nawozili, niczym jej nie karmili, ale nie myślę o syntetykach oczywiście, to no, ona by ciągle z roku na rok zubażała. A poprzez takie dobre nakarmienie gleby tym bokashi, my dodajemy materii organicznej, dodajemy tego humusu, który szybko właśnie podlega mineralizacji i w ten sposób zwiększamy z roku na rok ilość substancji organicznej w glebie. A to można zbadać prostym testem w stacji chemiczno-rolniczej. Ja takie testy właśnie to mnie, bo jestem też człowiekiem takim praktycznym, który musi i wiesz, jak nie zobaczy, nie dotknie, to nie uwierzy. I to było moim takim doświadczeniem jako osoby, która uprawia, że na początku, kiedy przejęłam warzywnik od dziadka Stanisława, wykonałam taki test w stacji chemiczno-rolniczej na podstawowe pierwiastki, które, makro i mikroelementy, które są w glebie i na ilość substancji organicznej w glebie i ilość węgla. A potem za kilka lat zrobiłam to ponownie i okazało się, że ilość substancji organicznej to jest 7. I po prostu to był dla mnie taki sukces. Ogłosiłam to na moim blogu mywayofgardeningblogspot.pl wszystkim. Tylko jakby to jeszcze było wiele lat temu i może nie było też takiej świadomości tego, ale po prostu dla mnie to był taki sukces jako osoby, która uprawia 7 na glebach kaszubskie, tam gdzie ja jestem, to są Kaszuby, więc tam są gleby klasy 5 i 6. Bardzo ubogie gleby, więc to jest tym większym wyzwaniem, żeby uprawiać i otrzymywać plon z takiej gleby, która ma tak niską klasę gleby. Cudownie. Teraz pora, żeby się napić zakwasu, zakwas z buraka, z korzeniami, goździk, cynamon, kardamon rozgrzewający. No i właśnie jak jesteśmy pyszne przy tych ziołach i przy tych przyprawach, ja chcę zapytać się o przeciwprzeziębieniową i wzmacniającą odporność bombę dla zdrowia. I to jest oksymel, czyli macerowanie w żywym occie jabłkowym. Tak. To jest... Znalazłam przepis u Ciebie na blogu i chciałabym wiedzieć coś więcej na ten temat. Znowu, no proste lekarstwo z ogrodu, z naszych łąk, z ogrodu, no powiem z ogrodu, z warzywnika. Wiele osób już wykonuje takie żywe octy jabłkowe we własnym domu. No i teraz krok dalej, żeby na bazie takiego octu przygotować sobie lekarstwo wzmacniające poprzez dodanie kilku składników do octu, macerację i ekstrakcję tego całego dobra. Ocet działa, takie maceracje można przeprowadzać w winie, w occie i otrzymywać lekarstwa, czyli wszystko to, co jest dobre w ziołach, tutaj akurat jest cebula, czosnek, chili, ale też goździki, cynamon, przenika do tego octu jabłkowego, no i powstaje oksymel, czyli no, takie lekarstwo, które możemy sobie, tak jak zakwas z rana popijamy, to tak możemy oksymel w ciągu dnia sobie zażywać. Jakiej ilości? Wiesz co, to jest taki kieliszeczek mały, wystarczy, myślę, chociaż w takim okresie, tak jak teraz, jesienno-zimowym i takim, kiedy
jesteśmy poddani na dużą ekspozycję różnych bakterii i wirusów, to nawet może 3 razy dziennie właśnie mały kieliszek rano, w południe i wieczorem. Okej, okay, taka bomba witaminowa w formie octu jabłkowego, a gdzie tutaj kiszonki jeszcze w twojej diecie? Nie byłabym sobą, gdybym się o to nie zapytała. Wiesz co, no kiszenie to jest przecież proces, który konserwuje żywność i pozwala przechowywać na później plony. To jakby po pierwsze, pomijając już aspekt zdrowotny. Więc jeśli my zwiększyliśmy nasze uprawy, dzielimy się tym plonem z naszymi znajomymi, którzy nam pomagają, z rodziną. Ale tego jest dużo, więc kiszenie pozwala nam zakonserwować czy to buraki, czy ogórki, a choćby papryczki chili. Teraz właśnie kisimy papryczki, zieloną papryczkę chili, którą będziemy później używać, wkręcać będziemy do jakichś past po prostu. Będzie takim wzmacniaczem smaku, naturalnym wzmacniaczem smaku. Podobnie jak wasze kiszone cytryny, które używam jako wzmacniacz w kuchni, wzmacniacz smaku, i wkręcam je właśnie do humusu, czy dodaję nawet do deserów. A tą wodą z kiszenia też lubię wzmocnić smak humusu, więc no, te kiszonki nie tylko są spożywane w formie na talerzu w takiej surowej, tylko można je, buraki z kiszenia można upiec i na bazie tego zrobić humus z buraka, czyli pastę do chleba. Więc no, kiszę, dużo kiszę. I też w moim domu robiło się zakwas z buraków i jest taka tradycja. Aczkolwiek bardzo lubię wasze zakwasy, bo one są musujące, moje nie są. I wasz zakwas można podać podczas kolacji ze znajomymi w kieliszku. Jak prosecco. Jak prosecco w kieliszku od wina i jest naprawdę takim przyjemnym umilaczem kolacji. Na początku swojej wypowiedzi powiedziałaś, że kisimy. Kto z tobą kisi? Bo jeszcze tutaj takiego prywatnego pytania nie zadałam. Obserwuję na social mediach, że pojawia się tam twój partner. Tak. Rozumiem, że jest równie jak ty wkręcony w babranie w ziemi. Tak, tak. Marek to mój mąż od 26 lat. Jesteśmy małżeństwem, mamy 2 dzieci i razem się tym zajmujemy. Okay. Zawsze w tych Piękne, pracach... Piękne, to po prostu... Ja jestem wzruszona, jak o tym słucham. To jest, tak kolokwialnie powiedziałam, babranie w ziemi, no ale jakby zdajesz sobie sprawę, jak ja mam też do tego podejście. Uważam, że jest za tym taka moc i cudowne, że możecie robić to we dwójkę, bo znam wiele kobiet, głównie kobiet, które się przebudziły w swoim życiu, ale na przykład ich partnerzy powiedzieli, że to nie jest dla nich i że dieta roślinna nie jest dla nich, że aktywność fizyczna nie jest dla nich. A tutaj ty masz partnera, 26 lat, który pasjonuje się tym samym, co ty. Tak, i wiesz, my nawet się on się wyspecjalizował, okay. Bo mi bardzo bliskie jest takie zajmowanie się, ta troska i pielęgnacja tej gleby. I ja lubię właśnie ta troska i pielęgnacja, czyli lubię po prostu troszczyć się o to, chodzić, doglądać, a z kolei mój partner bardzo lubi zbierać plony. Czego ja już nie lubię, bo i on po prostu, on zbiera te wszystkie marchewki, wyciąga, rwie ogórki, papryki i tak dalej i przynosi całe kosze, a ja tylko tym jakby się troszczę i to pielęgnuję i jakoś tak się podzieliliśmy. Kobieta, która dba o ognisko rodzinne, dokłada tam zawsze coś od ciebie, żeby ogień nadal płonął. Tak, myślę, że wiesz, tym takim spoiwem to są domowe posiłki i właśnie wspólne przygotowywanie posiłków
My często po prostu w kuchni się jeden o drugiego obijamy, bo mamy niedużą kuchnię i każdy z nas coś robi. My się dzielimy pracą, nie wiem, jeden myje, drugi skrobie, ktoś tam tarkuje. Co więcej, włączamy też naszych rodziców w to i korzystamy z ich wiedzy takiej kulinarnej i właśnie z tego, z tego dorobku, który oni mają, więc oni nam doradzają, jak na początku też nam doradzali, jak przygotować właśnie, jak przetworzyć produkty, jak je zapasteryzować, jak je doprawić, no a potem już tak jakby sami na bazie tego tworzyliśmy jakieś tam własne kompozycje, ale no działamy razem. Ale jeszcze chciałam coś powiedzieć, że ten partner jakby ze mną, bo ja mam taką też naturę, że ja nikogo nie zmuszam do niczego i nigdy moim dzieciom nie kazałam pracować w tym warzywniku. Ale przepraszam, jest jedna rzecz. Zawsze prosiłam ich latem o zbieranie porzeczek. To może było dla nich takie, bo oni musieli siedzieć w tym słońcu i rwać te porzeczki. To może jedyna taka rzecz, to dziubanie przy tych porzeczkach, że po prostu prosiłam ich o to, bo to zajmowało dużo czasu. Oni mieli wakacje, a ja musiałam pracować. Ale tak nigdy ich nie przymuszałam i po prostu serce mi się raduje, kiedy widzę, kiedy oni sami mówią, że chcą pomóc, że przyjadą albo sami się zjawiają po prostu na polu, drugim samochodem przyjeżdżają i gotowe ręce do pracy, więc ja po prostu myślę, że to jest moja droga, tak miałam, że to jest moja droga i że nie mogę im narzucać, żeby w tym uczestniczyli, a tym przyjemniej mi jest, kiedy oni do mnie dołączają sami z własnej woli. No tak jak mówią, napór czyni opór. I może tak. Warto dawać dobry przykład, tak jak robisz to w genialny sposób. Dziękuję. I inspirować innych. Oni potem przechodzą na jasną stronę mocy. O, dziękuję pięknie. Ci za wspaniałą rozmowę i jestem Ci bardzo wdzięczna z całego serca. Ja dziękuję i jestem wzruszona, że mogłam tutaj być, z Tobą rozmawiać w tej pięknej restauracji Zakwasowni. Naprawdę tu jest pięknie i no, taki czuję puls dobrej energii. Dziękuję Ci, Weronika, dziękuję Zakwasowni. No i mam nadzieję, że ta rozmowa kogoś zainspiruje do tego, że naprawdę małymi krokami możemy dbać o własne zdrowie, a to zdrowie może zacząć się w warzywniku. No, trzymam kciuki i zapraszam też do siebie, gdyby ktoś chciał podejrzeć, co my my tam. My Way of Gardening na Instagramie, ale też jest blog. Blog już chyba od 8 lat, jak dobrze pamiętam, więc no, macie tam bardzo dużo przestrzeni, żeby pobudzać swoją kreatywność w domowych, przydomowych i ogromnych ogródkach, niezależnie kto jaką przestrzenią dysponuje. Dziękuję. Dzięki, dziękuję.